Hej, witam was serdecznie, z tej strony Halak. Słuchajcie, dzisiaj kolejna bitwa, kolejny dzień zmagań klanowych i zobaczycie coś niecodziennego, mianowicie sponsorem dzisiejszego odcinka jest kolega Lewko z drugiej dywizji pancernej Andersa i będzie kierował tym oto babokiem, czyli M40. Zaraz zobaczymy. Tak jest. Mamy jeszcze GW Tiger P, dwie sztuki. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Mapkę wam powiększyłem, żebyście widzieli. Mapka oczywiście pustynna, a jakżeby inaczej. No i teraz zobaczycie tak zwany Hammer Time, to znaczy Babok Time. Nie mam, kurczę, możliwości tutaj wstawienia MC Hammera, a szkoda. To by było coś fajnego. No zobaczycie, co tu kolega Lewko będzie wyprawiał tą M40-ką. Jak widać, nasi zastosowali standardową taktykę, żeby zdobyć to wzgórze znajdujące się między tam 9, na linii 9, 0, A i B. Jest ono czasami kluczowe, jest naprawdę świetny ostrzał stamtąd, zakładając oczywiście, że przeciwnik nie ma dosyć sprawnych baboków. No tutaj jakieś celowanko. Nic nie zostało tak naprawdę. O, dopiero teraz zostali wykryci. No i zobaczymy, jak tutaj pójdzie, koledze. M40, muszę wam powiedzieć, jest świetną artylerią. Bardzo dużo nią kiedyś grałem. I... to jest właśnie Babok Time. To jest, w tym momencie powinienem taką wstawkę z MC Hammera dać. Ale no kurde, nie będę, bo mi tam zablokują to konto jeszcze. W każdym razie... strzał za 1500 w ISA trójkę. No kolega tamten... A, zobaczymy, z kim tutaj gramy. Endless Swarm. Nie wiem, jaki to jest klan. Jeżeli polski, to bardzo serdecznie pozdrawiam, panowie. No, zobaczymy. Bardzo dziwna nazwa tutaj. Zobaczcie, że dwa razy DPA mi się pojawia. Nie wiem, o co chodzi. Może znowu coś z powtórkami. A co się dzieje na mapie? No kolega, tutaj widzę, kolega Lewko usiłuje coś tam sprzątnąć, ale podświetliły się. No, splash tego jest tak potężny, że tak naprawdę nie trzeba celować, żeby kończyć. Nie trzeba bezpośredniego trafienia, żeby kończyć właśnie takie isy, który tam ma 11%, to już w ogóle. Także zobaczymy, co to za strzał ulokuje, kolega Lewko. No, niestety, kółeczko było duże i pocisk siadł na stoku. Tam zobaczcie, co jest u góry. Nie wiem, czy to była, kurczę, artyleria? Nie, to był chyba lekki czołg. No, drużyna przeciwna postawiła na magazynki. Mają naprawdę sporo tych magazynków, a u nas są trzy TD-ki. To jest dosyć ciekawe. No, tu się zgrupowali, niestety. Lewko, żeby tam trafić, musiałby być mniej więcej na linii 6 lub 7. Wtedy miałby idealne trafienie, ale to też było niebezpieczne, bo jeżeli... coś podjedzie z tamtej strony, to wtedy dupa zimna. Zbita i wiadomo jeszcze jaka. I jest kolejny strzał. Drugi strzał. Drugi kill właściwie. Tu panowie... no wiecie, to jest dosyć niebezpieczne wybranie magazynkowców, ponieważ akurat magazynkowce są bardzo słabo opancerzone, więc jeżeli któraś z drużyn ma takiego kolegę Lewko, no to wtedy może być naprawdę ciężko, bo bezpośrednie trafienie AMX-a, tego 50-100 z M40, naprawdę może się skończyć tragicznie i przeważnie skończy się tragicznie dla niego. Uwaga, zobaczymy, co teraz będzie. Poszedł strzał i... a, kurczę. No ale zobaczcie, za 800 od innego kolegi, chyba właśnie z Tigera P, dostał. Także jest na wykończenie. Straciliśmy 3 czołgi, 3 magazynkowce. Te magazynkowce mają pewną wadę, zwłaszcza MX-y 50-100, ponieważ nie mogą tak dobrze operować lufą, jeżeli chodzi o górę i dół. Bardzo jest to uciążliwe, właśnie mniej więcej w kwadratach tych A8, A9, A0, ponieważ tam
często ten grunt jest nierówny i w momencie, kiedy chcecie sobie wypracować pozycję, może się okazać, że akurat wam tych 2 stopni, kurczę, brakuje do opuszczenia lufy, albo gdzieś wam sterczy ta lufa, ponieważ na stoku stoicie. Jest to dosyć niebezpieczne. Kolega Lewko, widzę, tutaj poluje na tą... Znaczy, wiecie, bitwa artylerią jest nudna jak flaki z olejem zawsze, dlatego będę tutaj próbował coś ględzić, żeby się wam nie nudziło. No i cóż. Widzę, że pinga tam na C1. Widocznie tam ktoś zobaczył, że artyleria może stać. No ale nasze te czołgi lekkie chyba. O, jest wykryty. Czy da radę go tutaj zniszczyć? 55... Oj, nie udało się. Ale drugi kolega... Rakieta... zniszczył, no i ma... A nie. Kurczę, to Lewko zniszczył. W takim razie źle spojrzałem. Niecelny strzał był od Tigera P. Czyli są 3 fragi. Przeciwnikom zostało jeszcze troszeczkę pojazdów. No i artyleria została wykryta. Mają jednego baboczka, tego brytyjskiego, widzę. Nie wiem, co tam się teraz dzieje, ale AMX-1390 ją załatwił. Więc prawdopodobnie albo jedna im uciekła, ta, która ma znak zapytania. Albo, kurczę, nie wiem. Jest wykryty ten cel. Właśnie. AMX-ik. 26 życia mu zostało. Kolega Lewko tutaj już celuje. Chyba się wystrzelały te nasze czołgi, bo uciekają. Tak mi się coś wydaje. Ale czy go zatrzymają? Poszedł strzał. No, zatrzymany został. I bach, tak jest. To nawet nie musiało trafić. 4 fragi kolegi Lewko. No i cóż. My tam, widzę, też coś straciliśmy. No ale przewaga w tym momencie nasza jest, powiedziałbym, ogromna. Chociaż mają 2 magazynkowce, tak naprawdę te 2 magazynkowce sporo by mogły zdziałać. No tylko, że 3 artylerie skutecznie ograniczają ich działania teraz. Skutecznie, to musiał być jakiś, nie wiem, zdecydowany atak mniej więcej linią K może? Nie mam pojęcia, co teraz można by było zrobić. Tutaj już jest na oparach ten czołg. Wiadomo, on już nic tutaj nie może zrobić. Nasze czołgi, te ciężkie, zostały wycofane z górki. Kolega Lewko kolejnego fraga łapie, już 5. Nasze isy trójki teraz przesunęły się troszeczkę bardziej w centrum mapki. Zobaczymy, co teraz będzie. Ktoś tam TD-kiem jedzie skautować. Prawdopodobnie jest to Borsuk. Chociaż nie, ISU też jest dosyć szybkim TD-kiem, także nie wiem, kto tam pojechał. No i cóż, tutaj widzę najwięcej pinga kolega Pakaraka. Kurczę, może to jakiś dowódca. Tak rzadko gram w klanie. Przepraszam od razu, panowie, że ja nawet się nie orientuję. Wstyd trochę, kto jest dowódcą w drugiej dywizji pancernej Andersa. A, tam się zabunkrował. No, jest. Kolega Lewko już, kurde, kolejnego fraga chyba chciał zdobyć. No i nasi atakują tak, czyli oni tutaj się, prawda, zgromadzili. No i 6. frag. Także, no, typowy babok time macie w tej bitwie właśnie. Jestem mocno ciekawy, co to będzie za pojazd ten ostatni. Dla tych, którzy nie grają, jeżeli jest taki właśnie dziwny pojazd ze znakiem zapytania, oznacza to, że jakiś przeciwnika pojazd nie został wykryty, ale uszkodził naszego. Czyli bardzo możliwe, że będzie to artyleria. No i dobra, nasi ruszają. To jest prawie, że koniec bitwy. Zaraz jeszcze tylko sprawdzimy, co to było. Musi chwilka minąć. Bardzo możliwe, że ten pojazd będzie gdzieś tutaj na linii 1. O, nawet kurczę nie zauważyłem, ślepy jestem. Gdzie to było? No w każdym razie, tak wyglądała ta bitwa. Z punktu widzenia baboka. Takie trochę urozmaicenie może będzie w tej serii. I żegnam się z wami, moi drodzy, do następnego odcinka.